pierwsza podróż była poszukiwanie bliźniaczych wraków, które były obładowane złotem. Druga podróż była, jak wybrali się po skarb króla Salamona, który w ogóle nie istniał. I tak pokonali swojego wroga, Natana Colliera. Skierowali wszystkie jego poszukiwania tam, a tak naprawdę ten skarb nie istniał. Fajnie mi się czytało obie książki. Najpierw się dowiedziałem, jak oni sobie żyją, a tutaj dowiedziałem się o ich przygodach. Czekam na kolejny tom ich przygód. Czy podobała ci się ta książka? Tak. Najfajniejsze chyba momenty były, na przykład, jak Adam Weirach znalazł takiego wilka w jakimś środku, wymiany nie kazan. Co jest groźniejsze, niedźwiedź czy wilk? Większość ludzi uważa, że wilk. Ale to nieprawda. Niedźwiedź jest groźniejszy. Dlaczego? Dlatego, że niedźwiedź ma większy ten atak i agresji. I gdy widzi człowieka, to atakuje, a wilk nie atakuje. Dlaczego nie atakuje? Dlatego, że się boi. Czyli tak naprawdę człowiek się boi wilka, a tymczasem wilk boi się bardziej tak człowieka. Tak samo jak z pająkami. Pająki są nas mniejsze, dlatego się nas boją, ale my się boimy ich. Lubisz psy? Tak. To polecam.